Zupa kokosowa z kurczakiem to smak prawdziwej Tajlandii. Połączenie cytrusowego smaku z mlekiem kokosowym zawsze daje najlepsze efekty. Zaczynam od przygotowania kurczaka. Posypuję go solą i pieprzem, a po czym wkładam na rozgrzaną patelnię i obsmażam z obu stron. Bardzo dużo aromatu naszej zupie doda trawa cytrynowa. Nie będziemy jej jeść, ale rozgniatamy topą stroną noża, żeby wydobyć jak najwięcej aromatów i smaków. Wrzucamy do gotującego się bulionu drobiowego. Papryczkę chili kroimy w plasterki i lądują w bulionie z trawą cytrynową. Czas na imbir. To jeden z głównych smaków kuchni azjatyckiej. Najłatwiej obiera się go łyżeczką. Obieramy, po czym kroimy go najpierw na plasterki, a potem na drobne paseczki. Aż wreszcie w kosteczkę i dorzucamy do bulionu. A więcej przepisów znajdziecie oczywiście na www.kulinarnatv.pl. Zapraszamy! Mamy już cytrusowy aromat trawy cytrynowej, pikantne chili i ostry imbir. Czas na mleko kokosowe. Dorzucamy dosyć dużo i okrojonego kurczaka w paseczki. Pamiętajmy, że był podsmażony, ale nie całkiem usmażony. Dodatkowo dolewamy sosu rybnego i sosu Worcester. Ma pikantno-kwaskowaty smak, bardzo potrzebny naszej zupie. A propos kwaskowatości, wyciskamy sok z całej limonki, a dodatkowo dodajemy łyżkę pasty zielonej curry. Zupka jest już gotowa, wykładamy ją na talerz. Szczypiorek kroimy w paseczki, urywamy parę listków kolendry i dekorujemy naszą zupkę na talerzu. Jeszcze plasterki chili i kawałki limonki. I możemy zabierać się do jedzenia tej przespaniałej, aromatycznej zupy. Jak raz spróbujecie, od razu pobiegniecie pod opłatkę. Przekonajcie się o tym sami, koniecznie robiąc to w domu.